Około 12 tysięcy lat temu północną część globu ziemskiego pokrywał lodowiec. W jego mroźnych objęciach znalazła się północna część kontynentu amerykańskiego, azjatyckiego i europejskiego. Wycofując się w kilku fazach, lodowiec rzeźbił te ziemię z wielkim rozmachem i fantazją, nie szczędząc sił i materiału. Na terenie obecnej Suwalszczyzny rozegrała się szczególnie dramatyczna geologiczna batalia. Języki lodowców spływające, jeden z Półwyspu Sambijskiego, drugie od Zatoki Ryskiej, stykając się bokami, nacierały na siebie, wypiętrzając olbrzymie wały i rozładowując cały swój ładunek skalny przyniesiony z gór skandynawskich. Ostatecznie, na skutek ocieplenia klimatu, lodowiec odstąpił, pozostawiając niezwykle bogato rzeźbiony teren. W wyniku tej, zdawałoby się, niszczącej działalności powstało wiele pięknych form geologicznych. Okrągłe garby drumlin, utworzone z gliny morenowej, wznoszące się nieraz na wysokość 100 metrów. Jeziora rynnowe, powstałe w szczelinach wyżłobionych przez rwące potoki ustępującego lodowca. Oczka wodne, w erozyjnych dolinkach otoczone wałami morenowymi. Ozy, powstałe w wyniku akumulacyjnej działalności wód polodowcowych. Jeziora zaporowe, powstałe w miejscu zatrzymania się lodowca tuż przy morenie czołowej. Bruki naturalne, zabezpieczające jeszcze dzisiaj współczesne drogi gruntowe przed rozmywaniem. Na tym niewielkim terenie istnieje 140 jezior, wśród których aż 3 osiągają powierzchnię 300 hektarów. Tu występują najwyższe wzniesienia Wysoczyzny, a dla kontrastu rozlewa swoje wody najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. Jest to typowe jezioro rynnowe. Swoje istnienie zawdzięcza działalności wód podlodowcowych, które wyżłobiły rynnę pogłębioną następnie przez późniejszą działalność lodowca. Jakby było nie dość 108-metrowej głębi, to jeszcze natura wyposażyła je w szelf i plażę, jakiej nie posiada żadne inne jezioro niżowe w Polsce. W ciągu wielu pokoleń tysiące ton kamiennego budulca zostało wydobyte z brzegów jeziora. A i tak jeszcze wiele pozostało współczesnym do podziwiania. Ogromne ilości rumowiska skalnego, otoczaków i większych kamieni to wynik pozostałości spiętrzonych moren bocznych, pozostałych po czwartym zlodowaceniu. Przysporzyły one miejscowej ludności wiele pracy i znoju. Dostarczyły jednocześnie wielkiej ilości materiału budulcowego. Jeszcze 40 lat temu gro głównych dróg Suwalszczyzny było wybrukowane wyselekcjonowanym, rodzimym otoczakiem. Pracowitość miejscowych chłopów stopniowo powodowała zmiany krajobrazu, przeobrażała kamienne nieużytki w ziemię uprawną. Powstał jednocześnie specyficzny w swoim rodzaju krajobraz. Te osobliwe pryzmy i pagórki mają również osobliwą nazwę – kamienice. A jak? No jak? Tam nie liczy się, nie posiaje zboża, jak nie sprzątnie, panie. No z ziemi wyłazą. Przyjdzie tak. Ona wiosną, no jakoś tam pomału wyłazi i wylaz. Tam koniami kiedyś się oralo, to się wyłaziło, a teraz ciągnikiem pani. Jak łaże, to zacepi. U nas to nie, ja nie mówię, że jest kamieniów dużo. Jest, ale niewiele, ale o tu wziął się z Kruski, tam tamte strony, tam te Ancy, tam panie. Tam kamień na kamieniu. Większe kamienie, osiągające wagę 200 i 300 kg,
Wykorzystywano i wykorzystuje się nadal, choć w znacznie mniejszym stopniu, do budowy zabudowań gospodarczych. Te żelazne bijaki, kliny te sukowara się robili, blaski się pokładali, takie dziury wybija. No i potem się tego i kamień pękał. Kamienne ściany doskonale izolowały i zapobiegały w lecie przed nadmiernym nagrzewaniem, a zimą zabezpieczały czworonożnych mieszkańców przed trzaskającymi mrozami. Niektóre budowle powstałe ze zmyślnie połupanych ciosów są piękne i oryginalne. Dobierane kolorami od jasno-szarych poprzez czerwone do czarnych tworzą barwną mozaikę. Bardzo charakterystycznymi i chyba jedynymi w swoim rodzaju występującymi tylko na Suwalszczyźnie są tak zwane sklepy, czyli podziemne piwnice, obudowane kamiennym sklepieniem. Spełniały kiedyś rolę dzisiejszych chłodziarek i służyły do przechowywania produktów spożywczych takich jak sery, mleko, a nawet mięso. Ostatnia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 roku pobudziła wyobraźnię i wdzięczność tutejszych mieszkańców. Dlatego na cześć Ojca Świętego powstają, jak grzyby po deszczu, pamiątkowe przydrożne kapliczki. Niekiedy stawia się tutaj, z tak powszechnego budulca, pomniki poległym za ojczystą sprawę Polakom. Na terenie obecnego Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajdują się trzy obszary głazowiska, pozostające w takim stanie, w jakim uformował je lodowiec. Wystające z gruntu głazy i kamienie różnią się od siebie formą, stopniem obtoczenia, kolorem i strukturą. 20 tysięcy lat temu zostały wyrwane ze zboczy gór skandynawskich, przywleczone tutaj i porzucone. Głazowiska są bezcenne dla nauki i stanowią wielką atrakcję turystyczną. Toteż uznane zostały za rezerwaty i są pieczołowicie chronione. Jest jeszcze coś, co w swojej spuściźnie pozostawił na ziemi suwalskiej ostatni lodowiec. To ogromne, sięgające kilkunastu metrów obwodu eratyki, czyli głazy narzutowe. Na obszarze całego kraju występuje ich około 80. A na samej Suwalszczyźnie około 30. Ten we wsi Kleszczówek, jeden z mniejszych, tkwi jeszcze w tej górze tylko dlatego, że ząb czasu uszkodził jednolitą strukturę, uniemożliwiając właścicielowi jego sprzedanie zakładom kamieniarskim. Wieś Sidory. Ogromny głaz zalega zaledwie 500 metrów od uczęszczanej drogi. Na jego temat wiadomo tylko, że zaledwie mała część znajduje się na powierzchni. Tylko wadliwa struktura wewnętrzna uratowała mu życie. Mój ojciec budował tą borę i chciał z tego kamienia wykorzystać na budulec. I kopał go tak, jak tylko mógł wyrzucić tym szpadem to ziemię, nie dokopał się, gdzie jest jego koniec tego kamienia. I z tym przyjeżdżali tu różne fachowcy od tych pomników, to owo, nie nadaje się na pomniki. Powiedzieli, że ma jakiś koński ząb. Pod ochroną był za czasów systemu. Nie wolno było ogniska przy tym kamieniu palić. Nie wolno było w ogóle jego, żeby nie poturbować, żeby on był głazem narzutowym, jaki tutaj przyszedł, taki, żeby on zawsze był. No. Wieś Prawy Las. Wyjątkowo piękny wytwór przyrody mierzy sobie 10 metrów w obwodzie i 2 metry wysokości. Wokół widać ślady działalności rąk ludzkich. Sztucznie wykonane zagłębienie, podmurówka, wykute niemieckie ornamenty. Nad tym eratykiem też wisiała chmura zagłady.
uratowało głaz jego położenie w leśno-bagnistym terenie, uniemożliwiające przetransportowanie tak ogromnego ciężaru. Fakt, że te pomniki przyrody zostały objęte ochroną prawną i dziś znajdują się w granicach parku krajobrazowego lub w jego strefie ochronnej, umożliwia bardziej wytrwałym dociekanie ich historii i podziwianie niekwestionowanego piękna. W innym przypadku ani wielki ciężar, ani ogromne kształty czy granitowa twardość nie ochroniłyby ich przed stalowymi klinami i widiowymi piłami. Wcześniej czy później znalazłyby się tutaj jak zranione dzikie zwierzęta w niewoli człowieka, a po ich tajemniczym pięknie pozostałyby tylko resztki gruzu.